Zapraszam was do mojego niezwykłego kramu z opowieściami. Zapraszam na spektakl pod tytułem Fintikluszki. Fintikluszki, proszę państwa, to są drobiazgi, maleńkie przedmioty, małe drewniane ozdoby na domu. A w moim kramie będą to króciuteńkie historyjki i przyśpiewki, czyli fintikluszki. Tak, tik, tik, tak, zaśpiewamy. Tak, czas dziś cofamy. Opowieści z dawnych czasów właśnie zaczynamy. Jesteśmy w krainie dawno, dawno temu. I czy wy wiecie, że dawno temu prawie w każdym domu mieszkał domowik? Nie znacie domowika? To posłuchajcie. Domowik to taki domowy skrzat, czyli domowy krasnoludek. Dawno temu wieczorami ludzie siadali przy zapalonej świecy albo przy rozpalonym ognisku lub piecu i w blasku ciepłego ognia opowiadali sobie różne historie. Nad głowami zataczamy okręgi, takie jak aureole u aniołów. Trzymamy mocno te okręgi, rozszerzamy, żeby się w nich zmieścić i najpierw głowy przeciskamy. Jestem ludem, wielkoludem, sięgam ponad drzewa, głową ponad drzewa. Kiedy idę, góry drżą, a ja sobie śpiewam. Kiedy idę, góry drżą, a ja sobie śpiewam. Jestem ludem, wielkoludem, głodny ciągle chodzę. W brzuchu wiecznie burczy mi, burczy, burczy srodze. W brzuchu wiecznie burczy mi, burczy, burczy srodze. Co tam takiego, synku? Mamuś, zobacz, co znalazłem. Czy to jest może mrówka? Nie, mrówka, może pszczółka? Nie, synku, topesz nie. Mamu, co to może być? Synku, ty idź i odnieś to, skąd wziąłeś. Kiedy na świecie nie było już żadnego wielkoluda, nastał czas małych ludzi. A ci mali ludzie to całkiem jak te małe mrówki na kiju. Od samego rana po ziemi biegali, podzie czoła pracowali. Panie Boże, powiedział nasz człowiek, przecież nie dlatego jestem taki smutny, że niewyspany, a dlatego, że samotny jestem taki, no. Ewa tam w domu obiad gotuje, a ja tu w polu to ja nie mam do kogo gęby otworzyć. O! Wtedy na niebie zaśpiewał maleńki ptaszek. Pojawił się tam, bo tak na świecie powstał skowronek. A skowronek i wszystkie inne ptaki, wiadomo, po to na tym świecie istnieją, żeby w człowieka ciężkiej pracy trochę radości było. Wrona kracze. Wrona kracze. W niej są wszelakie zwierzęta, mają swoje instrumenta. Chyba nam się babcia zacięła. Dawno, dawno temu, gdzieś w tej okolicy, żył sobie Drwal i Jaś. I dnia pewnego wyruszyli, żeby znaleźć jakąś pracę. Szli. Przez góry szli. Przez doliny szli, przez pola, łąki, bory, gaje. Szli, ha, ha, szli, ha, ha. I wystarczy. Wystarczy, bo jak ktoś rąbał drewno, to wie, że to ciężka praca i w krzyżu łupie. A dziadunia fajkę pali, a babunia pierze drze, a babunia pierze drze. Jak dziadunia bajki opowiada, to babunia he, he, he. Dziadek Leon uwielbia opowiadać stare historie. Thank you.
Thank you.